Witam po dość długiej przerwie i witam w sposób dość nietypowy, jak dla mojego bloga. Po raz pierwszy zdecydowałem się na przygotowanie tego typu materiału wideo, zachęcony tym, co nie tak dawno opublikował na swoim kanale na YouTubie Peter Winsor. Materiał, który oglądacie, ma Wam pomóc zrozumieć zasadę działania pasywnych systemów wygaszania tylnego skrzydła, czyli tak zwanych drag reduction devices czy drag reduction systems. Chciałbym to zrobić na bardzo prostym przykładzie. Z tego, co miałem pod ręką, zbudowałem taki prosty model systemu, który, jeżeli chodzi o działanie, jest bardzo zbliżony do tego, co bolidy niektórych zespołów miały na sobie już podczas zeszłorocznych testów. Jak widzicie, cały system składa się z dwóch rurek, ma trzy końcówki. Ten koniec, który teraz pokazuję palcem, odpowiada wlotowi powietrza umieszczonemu nad głową kierowcy. Drugi koniec to jest wylot kanału, który umieszczony jest zwykle z tyłu bolidu, gdzieś nad dyfuzorem. Dmucha na tak zwane siedzenie dla małpy, czym może generować dodatkowy docisk dla tylnej osi. I słomka o nieco innym kolorze odpowiada kanałowi, który kieruje strumień powietrza pod tylne skrzydło, czym zaburza jego prawidłowe działanie i powoduje, że ten docisk jest wygaszany. Dzięki temu bolid może jechać szybciej na prostej. Jak nazwa mówi, system ma być pasywny, więc nie może tu być żadnego sterowania. Przy systemie FDACT mieliśmy jeszcze czwarty kanał, który łączył się mniej więcej w tym obszarze z resztą systemu, dzięki któremu kierowca mógł sterować pracą systemu. Tutaj tego nie ma. Cała zasada, cała idea działania tego systemu zamyka się w tym rozgałęzieniu. Jest ono tak zwanym, pełni on rolę tak zwanego przełącznika sterowanego przepływem i za chwilę postaram się pokazać, jak taki przełącznik działa. Zobaczycie, że jest on niezwykle prosty, ale z drugiej strony, jak pokazało już, pokazały doświadczenie niektórych zespołów, trudny we wdrożeniu na torze. To może zaczniemy od tego, że zasilę nasz system strumieniem wody. Na początek małym strumieniem. I ten strumień wprowadzę do systemu przez wlot, który umieszczony jest zwykle nad głową kierowcy. Jak zaraz zobaczycie, nie dzieje się nic niezwykłego. Woda wpływa z góry, wypływa na dole. Sytuacja zmienia się, kiedy zwiększymy strumień. Możemy zauważyć, że woda zaczyna wypływać również z drugiej końcówki. Jeżeli użyjemy wyobraźni i wyobrazimy sobie, że ta końcówka umieszczona jest pod tylnym skrzydłem, a zamiast wody mamy strumień powietrza, to ten strumień zaburzy nam prawidłową pracę tylnego skrzydła, dzięki czemu bolid będzie mógł jechać szybciej. Natomiast co jest trudnością dla inżynierów pracujących w Formule 1, dla chyba najlepszych specjalistów na świecie? Trudnością jest znalezienie punktu, w którym ten system się przełączy. Tutaj mamy zamknięte środowisko, w którym możemy sobie dowolnie sterować strumieniem i pewnie uda nam się znaleźć taki moment, w którym ten system będzie chciał się nam po prostu przełączyć. Ta woda zacznie się sączyć z górnej końcówki. Widzimy, że ona się tam gdzieś pojawia, zaczyna sączyć. I to jest dość proste. Myślę, że wyliczenie takiego układu nie byłoby problemem. Natomiast co jest problemem? Kiedy samochód jest na torze, jesteśmy w środowisku, które nie jest zamknięte. Mamy tam wiele różnych czynników, które wpływają na pracę takiego systemu. Wiadomo, samochód porusza się z różną prędkością, pokonuje zakręty, więc ułożenie kanału lotowego w stosunku do strugi powietrza będzie różne. Ono będzie się zmieniać. Tego powietrza będzie tam wpadać więcej lub mniej, w zależności od prędkości, jak i ułożenia bolidu względem toru. Więc teraz spróbuję zasymulować, jak to może wyglądać na torze. Będzie się zmieniało natężenie strumienia wody, czyli będę regulował i będę próbował regulować też
ułożeniem kanału względem strumienia. Jak widzimy, ten układ ma tendencję do wzbudzania się, ale obliczenie tego, czy wyliczenie, przewidzenie tego, jak system się zachowa na torze, jest niezwykle trudne. Teraz musimy pamiętać, że każdy tor ma inną konfigurację. Na każdym torze samochód będzie się poruszał z różnymi prędkościami, pokonywał łuki o różnej charakterystyce, a kierowca musi mieć pewność, że system zacznie działać w odpowiednim momencie i wyłączy się w momencie, kiedy ten docisk tylnej osi będzie potrzebny. Kolejna rzecz, która jest niezwykle trudna, to jest zwłoka systemu. Jak widać, że do momentu, kiedy struga pojawi się we wlocie, do momentu, kiedy ten system zacznie działać, mija pewien czas. Tak samo, kiedy odetniemy dopływ, również możemy zobaczyć, że ten system przez moment jeszcze działa. Te wszystkie elementy, których do końca nie można przewidzieć, muszą w jakiś sposób zostać oszacowane przez inżynierów. Oni muszą mieć jakiś margines, żeby po prostu kierowcy nie stała się krzywda, żeby w momencie, kiedy ten docisk tylnej osi będzie potrzebny, żeby on się pojawił, żeby ten system nie działał zbyt długo. Dlatego prace nad systemem trwają tak długo. Lotus próbował go już w zeszłym sezonie i wydawało się, że będzie w stanie go wdrożyć. Natomiast to się nie udało do dnia dzisiejszego. Ten system nadal jest jedną wielką zagadką. I myślę, że najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą, czy warto było w niego inwestować, warto było poświęcać tyle czasu i czy da to jakiś wymierny efekt na torze. Ja sam jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego typu systemów. Mając w pamięci wypowiedź jednego z doświadczonych inżynierów, nie pamiętam już, dla którego zespołu pracował, wypowiedź, która pojawiła się przy okazji systemu FDACT, że były prowadzone prace nad pasywnymi systemami, natomiast w latach 80. bodajże. Natomiast szczególnie w kanale wlotowym pojawiało się bardzo wiele zawirowań powietrza, które powodowały, że ten system był bardzo niestabilny. Dzisiaj pewnie są dokładniejsze narzędzia, są lepsze technologie, ale również na takie problemy zespoły mogą natrafić. No, jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak sytuacja się rozwinie. Coraz więcej zespołów próbowało tego typu systemów podczas testów. Musimy poczekać. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne tego typu lub innego typu materiały. Pozdrawiam.